Ja nazywam się Kamila Różnowska, jestem rzecznikiem prasowym Metropolii, a ze mną jest pan poseł do Parlamentu Europejskiego Łukasz Kochut, pan Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, pan Marcin Krupa, prezydent Katowic oraz pan Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Jako pierwszego prosiłabym o zabranie głosu pomysłodawcę i ambasadora tej inicjatywy, pana Łukasza Kochuta. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, Europejska Stolica Kultury to jest jeden z flagowych tak naprawdę instrumentów Unii Europejskiej. Raz na 13 lat państwo członkowskie, w tym Polska, ma prawo do właśnie wzięcia udziału w tej Europejskiej Stolicy Kultury. Dla Polski to okienko najbliższe jest w 2029 roku. To jest bardzo ważna inicjatywa. To jest inicjatywa, która pozwala miastu, regionowi rozwinąć się, przejść taką też transformację kultury. I na samym początku mojej kadencji w Parlamencie Europejskim w 2019 roku doszedłem do takiego wniosku, że dobrze byłoby, żeby Metropolia Zagłębiowsko-Górnośląska wzięła w tym udział, dlatego że to będzie pewne wzmocnienie też tego, co działo się w tym przygotowaniu Katowic do 2016 roku. I pojawił się właśnie taki pomysł, żeby wspólnie, silnie tutaj wszystkie te samorządy, które tworzą Metropolię GZM, wzięły w tym udział i oczywiście z mojej strony jest pełne wsparcie tej inicjatywy. Od samego początku ja odbyłem ponad 20 różnych spotkań z samorządowcami Metropolii, ale także z ludźmi kultury i chciałbym, żeby właśnie ta siła Europejskiej Stolicy Kultury spłynęła na Metropolię i żebyśmy razem w tej sprawie dali radę. Ja oczywiście będę ambasadorem także na arenie międzynarodowej. Już mogę tutaj państwu zainicjować, że pojawią się tutaj przedstawiciele różnych innych europejskich miast, które są Europejską Stolicą Kultury, między innymi burmistrzyni i pan poseł z Austrii, z Bad Ischl. Jestem także w kontakcie z Bodo w Norwegii. Także będę starał się budować tam taką europejską otoczkę tego startowania dla Metropolii, tego startu Metropolii i będę wspierał. I z tego miejsca chciałem serdecznie podziękować naprawdę przede wszystkim panu prezydentowi Marcinowi Krupie, panu prezydentowi Sosnowca, Arkadiuszowi Chęcińskiemu, panu przewodniczącemu Metropolii, Kazimierzowi Karolczakowi za podjęcie też jakby tej współpracy, za to, że dogadaliśmy się, za to, że chcemy to robić wspólnie, ponad podziałami, bo wiemy, że jest potrzebny taki impuls kultury właśnie dla naszych miast, dla całej Metropolii. I cóż mogę dodać? No mogę dodać tyle, że kiedyś mówiono, że Śląska może być co najwyżej kiełbasa, a my chcemy udowodnić, że nie, że właśnie tutaj nasz region, Śląsk i także Zagłębie są bardzo silne kulturą, wysoką kulturą i wydaje się, że tak na sam koniec mogę powiedzieć, że kiedyś Kazimierz Kutz mówił, że jestem ze Śląska, czyli znikąd. Myślę, że po tym 2029 roku już wszyscy w Europie będą wiedzieć, gdzie jest Śląsk, gdzie jest Metropolia, gdzie jest Zagłębie i po to, co robimy, żeby właśnie pokazać nie dość, że dziedzictwo historyczne, kulturowe całej Metropolii, ale także, żeby wzmocnić nasz region, jeśli chodzi właśnie o wydarzenia kulturalne. Dziękuję bardzo. Śląsk i Zagłębie, nie bez powodu, pan przewodniczący Metropolii. Nowe możliwości, nowe szanse, nowy potencjał. Bardzo proszę o kilka słów. Dzień dobry państwu. Metropolia, która łączy Śląsk, Zagłębie, dwie symboliczne stolice Górnego Śląska, Katowice, Sosnowiec. Oraz Metropolia, kiedy 5 lat temu powstawała, duże nadzieje wiązaliśmy z rozwojem społeczno-gospodarczym, z promocją. Są to zadania wpisane w ustawę. Patrząc na doświadczenia naszych miast, też doświadczenia Katowic przy poprzednim ubieganiu się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, wiemy, że nie ma lepszego projektu niż pokazanie naszego potencjału kulturalnego, naszego dziedzictwa, czegoś, co jest najlepszym sposobem, nośnikiem na promocję tego, co tutaj się dzieje. Korzystamy z tej okazji, że powstała Metropolia, że łączymy Górny Śląsk i Zagłębie, jest w stanie opowiedzieć swoją historię nowo regionu, które ze sobą współpracują i są w stanie sięgać dużo więcej niż do tej pory. Dzisiejsza konferencja prasowa odbywa się w Katowicach, w strefie kultury, nie bez powodu. Panie prezydencie, dlaczego Katowice stolicą kultury w Metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej?
Ja myślę, że to nie powinniśmy patrzeć przez pryzmat tego miasta, Katowic, bo jakby koncepcja jest znacznie szersza. Oczywiście przepisy, które obowiązują przy nadawaniu tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, nie obejmują takich obszarów jak metropolie, czyli wielość miast. Natomiast no, będzie na pewno jakiś lider, o tym liderze będziemy dyskutowali i będziemy tutaj na pewno wybierali w kolejnych naszych spotkaniach, kolejnych naszych pracach, kto będzie rzeczywiście firmował tą Europejską Stolicę Kultury. Natomiast prawda jest taka, że będziemy korzystali z naszego dziedzictwa kulturalnego, nie tylko miasta Katowice, ale właśnie całego regionu. I Śląska, i Zagłębia. No, przecież tak wielcy ludzie kultury jak Szpilman czy Kiepura, rodem właśnie ze Zagłębia, ze Sosnowca, czy nasi wspaniali muzycy jak Henryk Mikołaj Górecki, czy Wojciech Kilar, czy wielu, wielu innych kompozytorów świata muzyki, ale też świata sztuki, Urbanowicz, no wiele osób, które tutaj przez te nasze miasta przeszły, które zaznaczyły się bardzo mocno w tej spuściźnie kulturowej całego regionu. I to jest coś, co warto wykorzystać i dzisiaj zupełnie inaczej podchodzimy. Mamy oczywiście jako miasto pewne doświadczenie i jak ja zawsze tam gdzieś mówię o kwestiach i doświadczeniu miasta Katowice w tym procesie starania się o Europejską Stolicę Kultury, to nie jest istotny sam tytuł, żebyśmy o tym mieli świadomość i wiedzę, tylko istotne jest to, że potrafimy wtedy sięgnąć do najniższych, albo może nawet powiem najbardziej leniwych warstw społecznych naszego regionu, podnieść ich i zmusić do pracy, do działania. Tak się to udało u nas w Katowicach i mówię to samo o sobie, że gdyby nie starania o Europejską Stolicę Kultury, nie mielibyśmy takiego przyspieszenia w realizacji różnych ciekawych pomysłów, między innymi nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, w której się znajdujemy, ale właśnie strefy kultury. Właśnie tego podejścia takiego społecznego, że ludzie zaczęli się angażować w życie miasta, nie tylko te kulturalne, ale w ogóle w życie miasta. To jest fajny trend, który został wyzwolony właśnie przy okazji tych starań. Jeżeli nam się to uda za pośrednictwem właśnie tych dwóch, myślę, ważnych ośrodków miejskich, patrząc z punktu widzenia metropolii, Katowic i Sosnowca, przy współudziale, a właściwie tej głównej pracy, która jest do wykonania przez metropolię, czyli przez pana przewodniczącego Kazimierza Karolczaka i jego zespół, to jestem przekonany, że otrzymamy naprawdę bardzo ciekawy produkt, który bez względu na wynik tych naszych starań będzie czymś, co, jak pan przewodniczący wspomniał, będzie tym elementem integracji, pokazania całości, no i oczywiście realizacji kolejnych punktów wynikających z ustawy o Związku Metropolitalnym naszego regionu. I myślę, że wykorzystanie nie tylko potencjału jednego miasta, ale wykorzystanie potencjału wielu miast, patrzę dalej na zachód, czyli spuścizna poprzemysłowa, tak, która doskonale się rozwija w Zabrzu, Gliwice, które są takie różnokulturowe w swojej tej lokalności, no to pokazuje właśnie ten olbrzymi potencjał. Poza tym my jesteśmy jednak jednym skupiskiem. Dla osób, które słyszą nazwę poszczególnych naszych miast, to im się wyobraża miasto, prawda, i dookoła już nic, prawda? Tak to w większości przypadków w Europie i w świecie jest. A u nas jednak jest miasto, 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 miasto i wjeżdżając od strony północno-wschodniej, od strony Będzina, wyjeżdżając w Gliwicach, praktycznie nie jesteśmy, czyli na zachodzie, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kiedy przekroczyliśmy granice poszczególnych miast. Czyli tworzymy naprawdę jedną wielką wspólnotę i myślę, że z tej wspólnoty musimy wreszcie zacząć korzystać i tą wspólnotę wreszcie pokazywać światu i pokazywać te nasze miejsce, w którym żyjemy, jako coś, co jest warte zachodu nie tylko starań o Europejską Stolicę Kultury, ale również o inne tytuły i o to przede wszystkim, że to jest bardzo dobre miejsce do życia. I tego typu elementy na pewno nam pozwolą wzmacniać tą wiedzę i wzmacniać ten potencjał nasz, który tutaj drzemie. I tutaj wielkie ukłony w kierunku pana posła, bo to rzeczywiście
pan poseł przyszedł z tym pomysłem do nas. Nas tym pomysłem zaraził, no bo przecież my właściwie jako Katowice, no myśmy się już starali, no nie ma sensu drugi raz, a właśnie jest sens drugi raz, jeżeli będziemy to robili wespół. I taka koncepcja była, różne miasta, liderzy się przewijają nam przez głowy i ten, ale rzeczywiście my tutaj jako te największe ośrodki plus metropolia będziemy starali się temu matkować i ojcować, tak żeby rzeczywiście powstał bardzo ciekawy wniosek, który będziemy mogli bronić i zarażać też również, może i nawet o tym żeśmy rozmawiali, zmianą przepisów dotyczącą tego, że właśnie w tego typu przypadkach centralnej metropolii jesteśmy w stanie w przyszłości starać się o właśnie taki tytuł dla całej metropolii już tylko i wyłącznie. Dziękuję. Dziękuję. Panie prezydencie, o tym, że razem możemy więcej, lepiej i możemy przygotować ofertę, która może odnieść sukces. Bardzo proszę. Tak, dokładnie tak. Jak prezydent Marcin Krupa mówił o liderze, to ja całe życie gdzieś tam uprawiałem sport i sport uwielbiam i dobrze wiemy, zresztą chyba 1 czerwca jakoś tak, czy w rejonie czerwca widzimy się w ramach wspólnych i kulturalnych, i sportowych wydarzeń na boisku i będziemy grali między Teatrem Zagłębia, Teatrem Śląskim, rewanż za mecz, który był w ubiegłym roku w Sosnowcu, bo my ze sobą już w dziedzinie kultury i sportu rywalizujemy. Kultury przecież spektakl przygotowany przez Śląskiego, przez Śląski, między innymi ze śląskimi artystami, który odbił się szerokim echem, fantastycznym, zresztą zapraszamy do Teatru Zagłębia i Teatr Śląski też ogromne atrakcje właśnie związane z tą współpracą będzie w tym roku również organizował. Także ta współpraca jest, ale co chciałem powiedzieć o tym liderze. My dobrze wiemy, będąc nawet na boisku, że lider jest bardzo ważny, ale bez dobrego zespołu nie da się nic osiągnąć, taka jest prawda. No nikt, czy na boisku, czy w kolarstwie, tym bardziej, a lada chwila w Katowicach zawsze ten najważniejszy etap Tour de Pologne się odbywał. Wiemy o tym, że bez wsparcia zespołu nic nie da się osiągnąć i dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy, ale jest przewodniczący metropolii, który ma za sobą cały zespół. My jesteśmy w gronie tego zespołu. Zasady są takie, że ten lider musi być i musi podpisać ten wniosek, ale to cały zespół ma pracować. A my dobrze wiemy, że województwo śląskie, metropolia ma ogromny potencjał i często też o tym rozmawiamy, a właśnie taka jest myśl Europejskiej Stolicy Kultury o tej promocji do wewnątrz. Bo my musimy pokazywać to, co mamy fantastycznego właśnie wewnątrz, a jak już wszyscy tutaj wewnątrz będą wiedzieć, co jest w Sosnowcu, w Katowicach, w Bytomiu, Zabrzu, w Mierzęcicach, w Siewierzu, to wtedy wszyscy w Polsce i na świecie się o tym dowiedzą. I to jest główny cel. I co też ważne, gdy Katowice starały się o Europejską Stolicę Kultury, to widzimy, jaki to był wspaniały ruch i jak Katowice w tym czasie właśnie w dziedzinie kultury się rozwinęły. My na to liczymy. My jesteśmy w trakcie realizacji rozbudowy Teatru Zagłębia, wielu innych inwestycji właśnie związanych z kulturą, bo nasz region się zdecydowanie zmienił. To nie jest to samo co 10, już nie wspomnę 30 lat temu. Tak? To region, którym chcemy, żeby ludzie chcieli pozostawać, bo on się tak zmienił, że jest miejscem wspaniałym do życia. Ale żeby o tym wszyscy się dowiedzieli do wewnątrz, na zewnątrz, właśnie tego typu projekty są niezbędne, za co serdecznie dziękuję ambasadorowi tego projektu, panu posłowi. I co chciałem powiedzieć, tak teraz trochę pół żartem, pół serio, jako współlider tutaj z Katowicami. Tak naprawdę jako Zagłębie możemy też zgłosić się w Szwecji. Jako Szwecja, bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale na Zagłębiu o czeladzi mówi się, sosnowiczanie mówią o czeladzi Szwecja. Także nie ma problemu, żeby również czeladź zgłosić jako miasto, stolica kultury w ramach szwedzkiego wyboru. Także tak pół żartem, pół serio. I tutaj, w tej dziedzinie możemy mieć ogromny sukces. Ja chciałem też powiedzieć, bo my często tego nie zauważamy. Ja często jeżdżąc po tych mniejszych miejscowościach, bo my przecież ze sobą bardzo mocno współpracujemy, widzimy to, co udało się zmienić w ramach tych przemian, mówię regionalnych, ale oczywiście często opartych na funduszach europejskich. Wspaniałe sale koncertowe w małych miejscowościach, bo przecież niedawno pandemia powoduje, że niedawno, 3 lata temu było, no bo potem te sale niestety nie mogły tętnić życiem, ale sala koncertowa, rozrywkowa w Psarach,
w weekend Bobrówniki, hala sportowa, w której też przecież zapewne będą i nie tylko sportowe, ale i kulturalne wydarzenia. Marcin mówił o tej części śląskiej, bo on pewnie dużo bardziej zna, no, z racji tego, że jest z Katowic, ze Śląska, tą część śląską, bo to tak jest, że gdzieś w tej grupie się częściej przebywa. Ja znam te małe miejscowości zagłębiowskie i tam jest ogromny potencjał, który trzeba wykorzystać i to samo jest na terenie Śląska. Ta kultura taka regionalna, folkowa nawet by można powiedzieć, której my wewnątrz nie dostrzegamy i to jest ogromna szansa właśnie, żeby to w końcu wypłynęło i żebyśmy ten mit, który jeszcze niestety pokutuje, myślę, że nawet bardziej w Polsce niż w Europie, że Śląsk to dalej miejsce ciężkiego przemysłu, którym się nie da żyć, nie da się oddychać. My mamy szacunek do ciężkiej pracy, ale zarazem te zmiany, które zaszły, pokazują, że jesteśmy zupełnie innym miejscem do życia i ten projekt Europejska Stolica Kultury, które wierzę, że wygramy tutaj z tym, nie wiem nawet jak powiedzieć, bo wsparcie to byłoby złe słowo, bo tak naprawdę liderem ma być GZM i wszystkie miasta naszej metropolii mamy wspólnie starać się o to, żeby tą Europejską Stolicą Kultury zostać i żeby pokazać, że to jest najlepsze miejsce do życia. Ja tylko jeszcze powiem, że jako wicemarszałek województwa śląskiego, zresztą razem z panem przewodniczącym Karolczakiem, mieliśmy to szczęście zarządzać województwem. Zawsze mówiłem, że w województwie śląskim jest wszystko, jeżeli chodzi o kulturę, służbę zdrowia, komunikację, przemysł i tak dalej, jest wszystko, rozrywka i wypoczynek nawet, jest wszystko oprócz morza. I my to musimy pokazać. To morza pokazać nie pokażemy, no bo raczej mieć nie będziemy do 29 roku, ale to... Ale mamy stawiki. Mamy pomysł, jak stawiki połączyć z Morawami przecież i z bagrami w Mysłowicach. Także to wszystko właśnie przez te najbliższe 5-6 lat jesteśmy w stanie pokazać, zrobić i myślę, że będziemy zupełnie innym regionem w 2029 roku. Bardzo panom dziękuję. Ja bym poprosiła teraz o przygotowanie pulpitu, bo nasze spotkanie jest symbolicznym spotkaniem. Jest metropolia, są prezydenci Katowic i Sosnowca, ale tak jak wspomnieli, to symboliczne podpisy pod deklaracją o współpracy, ponieważ będziemy uczestniczyć w tych staraniach jako cała metropolia, natomiast Katowice i Sosnowiec jako ten komponent śląsko i zagłębiowski są liderami tych dwóch głównych podregionów metropolii. Ja bym teraz poprosiła pana prezydenta Sosnowca, Katowic i pana przewodniczącego o złożenie podpisów pod deklaracją współpracy przy wspólnym przygotowaniu aplikacji i starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Deklaracja podpisana, to my teraz bierzemy się do pracy.